Eluwina, witam w kolejnym odcinku z gry Spider-Man Miles Morales. Dzisiaj użyjemy sobie tego stroju. To już koniec. Dokładnie. I robimy tam tu poboczną misję. Ludzie siedzą na ulicy, taki ziom. Do Fist idziemy. Pójdę jako Miles. Dowiem się, co się dzieje w Fist. Hej, Ganki, pogadam z Glorią o Fist. Jako ja. Tak. No. Hej, Gloria, co jest grane? Czemu wszyscy wyszli? Tęgwarura. Już posprzątaliśmy, ale miasto każe nam czekać na usunięcie awarii. Ta rura była naprawiana już 3 razy i dalej pęka. Możecie wysłać ludzi do innych domów? Są przepełnione. Ci ludzie nie mają dokąd pójść. Staramy się dać ludziom jedzenie i ciepło, ale w taką pogodę... Będę mógł jakoś pomóc? W sumie to tak. Zajrzysz do ludzi mieszkających w parku? Nie zawsze chodzą z problemami do kierownictwa. No jasne. A później dalej odpoczywaj. Za dużo pracujesz. Tak. A tu jest park na ślisku. Muszę odkryć, co się stało z wodą. Może ktoś będzie wiedział. Pewnie, że lubię, jeśli mogę. Przytrzymam. Dzięki. Jestem Steph, dziewczyna Glory. Pomagam w Fist. Dziewczyna Glory? Zostało. Tak. Gloria mówiła, że miasto wstrzymuje otwarcie. Są wyjątkowo uparci. Do tego pojawili się dosłownie godzinę po zalaniu i od razu zamknęli budynek. Ech, brzmi jak skończona foliara, co? Nie, to ci. Słuchaj, Miles, dzięki za pomoc. Nymezycy. Bardzo podejrzane. Czy tam ci będą coś wiedzieć? Może to naprawię. Co to jest? Hej, pomogę. Dzięki. Nie chcę, żeby to wszystko przemokło. Najpierw się bałem, że nas okradną. Później nagle nas zalało. Nawet kupiłem nóż. Skąd taki pomysł? Złapałem gości, którzy sprawdzali teren. O Boże, muszą mi teraz pisać. Przegoniłem ich, ale zaraz wrócili. A później wzięli i zniknęli tuż przed zalaniem. Dobra. Daj znać, jak znów przyda się pomoc. Aha, i uważaj z tym nożem. Pewnie. Dzięki. To już wiadomo, kto będzie wiedział. Co się stało? Pytasz o zalanie? Witam. Przesłyszałem się, czy był tu jakiś inspektor? Tak. Jakiś miesiąc temu. Po tym, jak zamontowano nowy grzejnik. Powiedział, że wszystko jest w porządku. Ale chyba nie było. Co? Powinien wychwycić coś takiego. Muszę lecieć. Nie zbadnij! Ty też. Dobra. Chcemy mamy pójść. Hej, masz czas? Działam przy Speedno nagonie. Co tam? Jacyś goście sprawdzali teren Fist przed zalaniem. Przebierz się, ale gdzie? Miasto wtrąciło się podejrzanie szybko. Do tego na krótko przed pęknięciem rury inspektor twierdził, że instalacja jest w porządku. Myślisz, że to sabotaż? Na pewno. Czemu gadam? Muszę założyć kostium. Do ekranu głównego. Co? Przebiorę się. Bieg w panią i przebiorę się. Spędziłam trochę czasu w drugim osiu. Wózek. Let's go. Gloria mówiła, że miasto otworzy ośrodek po usunięciu awarii. Spróbuję to przyspieszyć. Ale mamy skaner. Prowadzi do kanału! Zapchane... O, śmieciami. Nic dziwnego, że rura pękła. Zebrałem śmieci, ale nadal nie ma wody. O, wiem, jak to naprawić. Musisz znaleźć pompownię. Skąd to wiesz? W 4. klasie miałem projekt oczyszczania rzek. Czyli rzeki są już czyste? No, na pewno czystsze. Ale nie kompletnie.
zakochałem się w Hudson. Dobra, no lecimy. Wiem, że mało mówię ogólnie, no ale to jest taka gra, że to nie ma co mówić, no trzeba robić, się skupiać i działać. To okna są dziwne, dobra. Ganki, to ci sami goście, z którymi walczyłem w podstacji. Dobra, czaję napad na bank i podstację, ale o co chodzi z pistą? To się okaże. Noż. Oj tak, duży. Niedobrze! Rzek, ciśnienie jest za wysokie. Pewnie majstrowali przy zaworach. Musisz je na nowo postawić. Jeden po drugim. Słyszałeś ich? Ich szef chce rozrabiać Harlemu. Narkotyki, haracze. Czy ludzie nie mogą wpadać tu po prostu na dobre żarcie albo do muzeum? A tak z innej beczki. Zacząłeś już Jane Eyre na zajęcia pani Male? Ostatnio w ogóle nie zaglądałem do książek. Żałuj. No poczekaj, znalazłem zawód. Ten wskaźnik ciśnienia. Ten jest stary. O, kurwa, kurwa, kurwa. Muszę użyć sieci. Słyszałem kur... Aha. Dobra, jeszcze dwa zawory. Jestem. Mówiliśmy o zimowych lekturach. Żałuj. Właśnie skończyłem sceny ślubu. Po prostu... Ciężko się oderwać. Czytasz to w tej chwili? Myślałem, że mi pomagasz. Pewnie, że pomagam. Jestem do twojej dyspozycji. 5 minut. Hej. Hej, panowie! Powiedzieli, co pan rządzi? Nie! No trudno. Mamy przedsięwzięcie. Zjeżdżaj stąd! Płaci za wandalię! Zostawcie Harlem w spokoju, to ja zostawię was! Może! Zawsze można wiać! Jesteś mój! Teraz ciśnienie. Ha, jak się położył! A kuku! Dobra. Mam dwa. Jeszcze jeden i będę mógł włączyć wodę. Fajne są te bączki, jak sobie wskakujemy przez te krawędzie. Za śmieciówkę? Śmieciowany? Co? Nie! Co to lód? Faktycznie jesteśmy mokrzy trochę. Powinno działać. Muszę włączyć wodę w pompowni. Hej, Ganki, zadzwonisz do władz? Niech przyślą kogoś do północnego domu opieki i go otworzą. Już się robi. Jestem mistrzem udawania dorosłego. Koledzy znów dopisali. Muszę się ich pozbyć. Byłeś kiedyś odwiedzić szefa?
Nie ma. Tak niewinny. Kontaktujemy się z nim tylko przez tę kamerę. Hej! Co się... Nie widzisz mnie? Tak, to ja. Niespodzianka, co? Coś mówiłeś, chłopie? Hej, udało mi się posłuchać, że krzew siedzi w trawie. Okej. Może przynajmniej będziemy w stanie ukrócić jego kontakty z ludźmi na zewnątrz. Zobaczę, co da się zrobić. Muszę włączyć wodę. Kurde. Wodociągi znów działają. Włączam wodę. Już. Samą porę. Inspektor właśnie dotarł do fizy. Pewnie niedługo otworzą. Fajnie. Polecę tam. Upewnię się, że Gloni niczego nie brakuje. Znam powody, dla których ten szef uwziął się na fizy. Po pierwsze, ośrodek stoi na bardzo cennym gruncie. Po drugie, schronisko dla bezdomnych obniża poziom przestępczości. Schronisko? Ale jak chce być szefem gangu, musi mieć ludzi, którym będzie szefować. Właśnie, ale na szczęście go powstrzymaliśmy. Cześć. O, Spider-Man. Cześć. Zawsze miło widzieć jednego z was. A, Tak, słuchaj, zapomniał się, że ma stwierdzenie. Poprawiałem wodociągi i zauważyłem, że problemy miał też twój ośrodek. Już wszystko powinno być okej. To dzięki tobie? Właśnie był tu inspektor, już wszystko gra. Można już wrócić do środka. Spider-Manie, doskonałe wyczucie czasu. Nie wiem, jak długo byśmy jeszcze wytrzymali. Dziękuję. Nie ma za co się wie. Hej, Gloria, tu Miles. Słyszałem, że znów się otworzyliście. Mieliśmy tu trochę pomocy. Od Spider-Mana. O, dzięki, że wpadłeś. Ludzie w parku bardzo cię chwalili. Drogie. A teraz ciesz się przerwą świąteczną. Widzimy się, gdy zacznie się szkoła. Okej. Pa. Bye. Hej, rozmawiałem z miejscową artystką uliczną, Hayley. Podobno wie, gdzie ci niedoszli władcy Harlemu mają swoją bazę. No świetnie. Gdzie ją znajdę? Fajne spodnie muru. Pomaga w planowaniu parady Trzech Króli. Napiszę przez apkę, jak tylko... Trzech Króli?! A właśnie, jak twój migowy? Hayley nie słyszy. Dogadam. Za ostatni semestr mam A minus. Dobra. Nara. Czemu Trzech Króli? Jeden król, drugi król, trzeci król. Cały świat pada do stóp, kiedy idzie mały wóz. Dobra. Trzech Króli. Kury, Przemek Pro i Bart Kubicki. No dobra, no. Lecimy tam. Boże, co to takie ścinki się tu podziały? Chyba wczytuje się coś mega potężnego. Policja w ogóle przyjęła zgłoszenie, odnalazł ją Spider-Man.
Od pojawienia się Roxxon w Harlemie nie jest lekko. Mam nadzieję, że Spider-Man przywróci mieszkańcom nadzieję w te święta. Jasne. No się mamy. Na moim punkcie tam walczą. Kościół z Minecrafta. To jest ten, 1:1. Z Minecraft Spidermana. No a tu byliśmy po kapsułę. Ostatnią chyba. Tej drogi to ja tu nie pamiętam. Podobno jak złodzieje na ciężarówka jest przy tobie. Czy jabłka jest pusta? I z aktywnościami i przestępstwami. Super. Cieszy mnie to niesamowicie, że już mam to z głowy. Czuję taki świąteczny klimat i vibe przez to wszystko, przez tą grę. Dobra, po chyba 6 odcinkach czy 7, gdzie mieliśmy się tu udać, w końcu się tu udajemy. Ale to w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie, Rubina.